10 rekordowych budowli w Polsce. Tunel pod Małym Wołowcem. Podwójny tunel kolejowy koło brzycha w województwie dolnośląskim. Tunele znajdują się pod górą Mały Wołowiec. W południowo-wschodniej części gór Wałbrzyskich w paśmie gór czarnych między miejscowościami Wałbrzych i Jedlina Zdrój na trasie kolejowej z Wałbrzycha do Kłocka. W okresie II wojny światowej tunele wykorzystywano jako schron dla specjalnych pociągów. 11 listopada 1947 roku w tunelu zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Pociąg jadący w kierunku Wałbrzycha wskutek poślizgu ku stanął w tunelu. W wyniku spalania się węgla w palenisku lokomotywy parowej przy niedostatecznej ilości tlenu, w tunelu zaczął się zbierać tlenek węgla, który śmiertelnie zatruł czterech kolejarzy. Tunel pod Małym Wołowcem jest najdłuższym poza tunelem kolejowym w Polsce, wykonanym metodą drążenia. Molo w Sopocie, imienia Jana Pawła II, najdłuższe molo nad Morzem Bałtyckim, ma około pół kilometra długości. Część spacerowa ma. 511,5 metra, z czego 458 metrów wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej. Jest jedną z największych atrakcji miasta. W głowicy Molo jest zlokalizowana przystań morska Molo w Sopocie. Pierwszy pomost mierzący 31,5 m, zbudowany został w 1827 roku przez doktora Jerzego Hafnera. Następnie do końca XIX wieku Molo wydłużone zostało do 150 metrów, a w 1910 roku do 315 metrów. Obecnie istniejące Molo zostało zbudowane budowane w latach 1927-1928 przebudowano wtedy też skwer kuracyjny. Była to największa przebudowa w historii Mola. Okazją było 25-lecie Sopotu oraz stulecie budowy pomostu. W latach 90 XX wieku dobudowano żelbetonową głowicę ochraniającą pomost główny, a na początku XXI wieku prowadzono prace konserwacyjne tegoż pomostu. Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Kasprowym Wierchu. Komórka Organizacyjna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podległa działowi Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej oddziału w Krakowie. Obserwatorium mieści się w najwyżej położonym budynku w Polsce, znajdującym się na wysokości... 1987 metrów nad poziomem morza na szczycie Kasprowego Wierchu. Budynek Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu wzniesiony został w latach 1936-1937 według projektu Aleksandra Kodelskiego i Anny Kodelskiej. Zaś najwyżej położonym budynkiem w Polsce stał się we wrześniu 1939 roku po zajęciu przez Związek Radziecki Obserwatorium Astronomicznego na Popie Iwanie. Poświęcenie i otwarcie obserwatorium miało miejsce 23 stycznia 1938 roku. Radiostacja Gliwicka, zespół radiostacji, na które składają się trzy budynki oraz drewniany maszt nadawczy, wzniesiony w latach 1934-1936 w Gliwicach. Wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego oraz na listę pomników historii. Maszt budowany od 20 maja do 9 października 1935 roku przez firmę Lorenz AG z Berlina o wysokości 111 metrów daje mu status najwyższej istniejącej zbudowanej w całości z drewna konstrukcji w Europie oraz najwyższej drewnianej wieży nadawczej na świecie. Obecnie kompleks wieży i utrzymujących budynków tworzy oddział Muzeum w Gliwicach. Pałac Kultury i Nauki. Najwyższy budynek w Polsce pod względem wysokości całkowitej znajdujący się wśród śródmieściu Warszawy na placu Defilad 1. Właścicielem gmachu jest miasto stołeczne Warszawa. Pałac jest siedzibą Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która obraduje w sali warszawskiej. Zarządza nim miejska spółka zarządu Pałac Kultury i Nauki. Od 2007 roku gumach znajduje się w rejestrze zabytków. Pałac stanowił dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Wybudowany został w latach 1952 1955 według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa, który inspirował się moskiewskimi drapaczami chmur, wzorowanymi na amerykańskich wieżowcach w stylu art deco. Architektonicznie jest mieszanką socrealizmu i polskiego historyzmu. Razem ze wspornikiem antenowym będącym integralną częścią igły ma wysokość 237 7 metrów, o czym wspominałem przed chwilą, jest najwyższym budynkiem w Polsce. Zespół elektrowni wodnych Solina-Myczkowce. Zespół dwóch elektrowni wodnych na sztucznych zbiornikach wodnych na rzece San w gminie Solina w województwie podkarpackim. Największa zapora wodna w Polsce. Ten kolosalny obiekt został wbudowany w latach 1961-1968. Zapora mierzy 82 m wysokości i 664 m długości. W wyniku osadzenia zapory na rzece San powstało największe w Polsce jezioro zaporowe o powierzchni około 22 km2. Kopalnia węgla brunatnego Bełchatów. Elektrownia Bełchatów jest największą w Polsce i w Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym. Odkrycie węgla brunatnego w regionie Bełchatowskim nastąpiło w grudniu 1960 roku. 17 stycznia 1975 roku zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe kopalnia węgla brunatnego Bełchatów. Obserwatorium Astronomiczne Łęka w piwnicach. Ośrodek Astronomiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach koło Torunia, kształcący studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, a także służący obserwacji kosmosu, badaniom naukowym, popularyzacji wiedzy o wszechświecie. Obserwatorium założone zostało staraniem profesora Władysława Dziewuskiego i profesor Wilhelminy Iwanowskiej, pracowników naukowych Torunskiego Uniwersytetu, a poprzednio Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Jest tam największy w Polsce radio teleskopu o średnicy czaszy 32 metrów i łącznej wadze konstrukcji 600 ton. Bazylika najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, obecnie największy kościół w Polsce, znajdujący się w województwie wielkopolskim. W miejscowości Licheń Stary, niedaleko Konina, położony jest na terenie sanktuarium Matki Bożej, bolesnej królowej Polski w Licheniu Starym, ważnego katolickiego ośrodka religijnego w kraju. Budowlę wzniesiono dla upamiętnienia objawień z lat 1813 i 1850-1852, których świadkami byli Tomasz Kłosowski i Mikołaj Sikatka. Węzeł aut. Autostradowy Gliwice-Sośnica węzeł drogowy w Gliwicach w dzielnicy Ligota-Zabrska w województwie śląskim łączy autostradę A1 z autostradą A4, drogą krajową nr 44 i drogową trasę średnicową. Został uznany za największy węzeł drogowy w Europie. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście następny odcinek, a te komentarze naprawdę bardzo często mi pomagają. Ostatnim czasem bardzo dużo filmów na podstawie komentarzy pojawiło się na kanale Światowa Historia. Tam właśnie was zapraszam. Tym bardziej, że na bieżąco poruszam temat broni, słowian oraz terrorystów w Polsce. Ponadto zapraszam Was na kamień inwigilator, który chwilowo stoi, ale obiecuję, że lada moment wróci. Historię zapowiadałem, że lada moment wróci i wróciła, tak jak mówiłem. Ponadto chciałbym was poinformować o powtórkach, bo zawsze jak jakaś tam powtórka wchodzi, to się pojawiają komentarze, że ucha, się musi zgadzać, dlatego wchodzą powtórki i tak dalej. No musi, no takie jest życie niestety. Ale chodzi o to, że przerzucam niektóre odcinki historyczne z kanału Inwigilator na kanał Światowa Historia. Także pojawią się tam powtórki. Jak ktoś nie ogarnia do końca kanału Inwigilator, bądź materiały tam dla niego wydają się zbyt skomplikowane, bądź jest ich za dużo i nie może sobie wybrać czegoś konkretnego, to właśnie zapraszam w weekend na Światową Historię, bo tam pojawią się powtórki. Dwóch najciekawszych odcinków wyjdą oczywiście o godzinie 14 w sobotę i w niedzielę. Dziś jeszcze w piątek wyszedł premierowy odcinek i oczywiście w poniedziałek znowu będą premierowe odcinki. Poza tym jeśli macie pomysły na jakieś serie na różnego rodzaju cykle, też dajcie znać w komentarzach, bo bardzo mi to pomaga. Poza tym pewnie was zastanawia czemu tak dobijam do 10 minut i dlaczego są te reklamy, ponieważ wiele osób o tym wspomina w komentarzach. O tym właśnie dla pieniędzy niestety, no i tego nie kryje, no tak to jest, że jeśli ktoś coś robi całe dnie, no to bardzo fajnie jakby na tym mógł trochę zarobić, tym bardziej naprawdę no, sporo pracy trzeba w to włożyć i poświęcić dużo czasu i to nie pozwala mi podejmować się innych zadań. Dzięki tym reklamom no, jest pomoc, tak dużo się mówi o kapitalizmie na YouTubie, a YouTube jest socjalistyczny, za darmo możecie oglądać te filmiki, nie ponosicie żadnych kosztów, no i właśnie te reklamy są takim odwdzięczeniem z waszej strony, ale wiecie, jeśli ktoś mnie, nie wiem, bardzo nie lubi, no to może nie oglądać, albo nie wiem, włączyć adblocka i też nie będzie tych reklam, tak? Także oglądanie tych reklam, przynajmniej przesierpienie tych 5 sekund i kliknięcie pomiń albo tego banera na dole ekranu, no to jest nic innego jak wsparcie dla mnie, tak? Za co serdecznie wam dziękuję, jeśli ktoś z was tych reklam nie wyłączył.